Popatrzcie, jaki piękny poranek. No i co, Marek? Fajnie wcześniej wstać, nie? Czy ja wiem? Znaczy, no dzień jest dłuższy. Słuchajcie, dzisiaj wstaliśmy za... Ile było? Siódma. Tak, ja wiem, za siebie. Że niektórzy powiedzą, że to jest... Już tak, niektórzy szychta zaczynają. Ale słuchajcie, dla mnie siódma to jest po prostu szczyt możliwości. To jest noc, to jest noc. Ja wstaję 6.20. I wtedy mam czas dla siebie. Ale to dziś, tak? Dzisiaj wstałeś 6.20? Potem wiecie, ja 40 minut miałem całe łóżko dla siebie. A co niby? No. Ja ci zajmuję tyle miejsca? Nie, ale ja tak mam, słuchajcie, że jak Marzena wstaje, to mi się lepiej wtedy śpi, bo się mogę tak rozlać na całe łóżko. Widzicie, i to jest cała prawda, cała prawda. No życie, no życie. Życie, także jak stara wychodzi z łwy rano, to będzie wtedy ja tak fajnie nie powiedziałem. Śpi. Ale ja tak wyolbrzymiłam negatywnie bardzo. Ale słuchajcie, może to dziwnie zabrzmi. Sorry, ale mam jakieś pałki. Ale jak Marzena wstaje, idzie, znaczy wychodzi z łóżka, to ja lubię na jej poduszce spać. A to dlatego moja poduszka tak śmierdzi. A dzięki. Żartuję. Ale wiecie co, powiem wam, że rzeczywiście ja na przykład lubię wcześniej wstać rano. Nawet w weekend. Tak, nawet w weekend, o czym, co Markowi po prostu, to jest dla niego nie do przejścia, ponieważ w weekend trzeba się wyspać, no tak. A ja jakoś tak, wiecie, ja nie lubię, dla mnie to jest poczucie, mam potem takie, że trochę mam stracony czas z dnia, a jeszcze tym bardziej teraz, kiedy zauważam, że robi się coraz szybciej, zapada zmierzch, no to po prostu trochę mi szkoda tego dnia i ja się budzę, wstaję, wiecie, gdzieś tam kawa, o już coś. Działa. Otwieram okna, znaczy odsłaniam zasłony, nie? Także. A potem mówię, pobudka. Oczywiście w tygodniu, powiem wam, jest kryzysowo, nie? Ale dzisiaj było już apogeum. A dzisiaj było apogeum, no ale zobacz, czyż nie warto było wstać wcześniej, żeby sobie tak pochodzić? Znaczy, słuchajcie, no nie, nie pochodzić. Jest godzina 10. Dobra, my idziemy w pewnym celu. Ale my idziemy w pewnym celu, a że takie piękne okoliczności, no to się już mówi. Dwa w jednym, czy jak to? Nie powiem, że trudno, bo ładnie jest. To świadomie, żeśmy to zrobili, bo mogliśmy dojechać do tego naszego celu samochodem. Ale oczywiście nie chcieliśmy. Ale stwierdziliśmy, nie można. I no, trochę to jest dystans. I opłacało się, bo idziemy w Katowicach i nagle spotykamy znajomych. Znaczy znają osobę, no może i tak. I znajoma osoba, której już nie widzieliśmy lata. Pracowaliśmy z nią razem w szkole. I właśnie takie spotkanie, wiecie. Po latach. No. Nawet wiecie, jakbyśmy chcieli się spotkać, nie, czy coś, a nie ma. A tutaj w ogóle w zupełnie innych miejscach, bo ona tu nie mieszka, my tu nie mieszkamy, nie? I nagle się okazuje, patrzcie, cześć, no. Także... Ale Marzena chciała, słuchajcie, jechać autem i mówi, podjedzie autem, zaparkujemy tam na galerii i pójdziemy kawałeczek. A my, nie, chodź, idziemy. Bo tak w ogóle, słuchajcie, to my jesteśmy w tej chwili na Dolinie Trzech Stawów, ci co są z okolic, a auto stoi na Spodku, także już przeszliśmy całe Katowice. No, na Spodku to ja nie do końca, bo by nas, wiesz... No, ale w okolicach, ci, co są stąd, to wiedzą, że na Spodku, czy na parkingu. A przed nami jeszcze kawał drogi w jedną stronę, a potem musimy z powrotem iść. Ale słuchajcie, dla mnie to jest przyjemność, ja lubię, że taka pogoda... Popatrzcie w ogóle jeszcze jedna rzecz, tak, wiecie, skaczę z tematu. Marzenie jest ciepło i się rozbiera, a mnie jest tak idealnie. No bo wiesz, ja się bardziej pocę, może ty co? Dobra, idziemy. Idziemy, ale jest pięknie, naprawdę. Tak, jest pięknie, idźcie z nami. Popatrz, jakie niebo. Niebo, słuchajcie, cudowne, zero chmurek. Kurde, nie, no są jakieś obłoczki, powiem i ta tak. Ta woda z tym niebem, ta zieleń jeszcze, ona jest w miarę jeszcze soczysta, bo już za miesiąc... Ale tu już masz cień lekki. Dobra, chodź. Taka piękna beza z kremem. Ciekawe jak smakuje. Zaraz się Marek przekona jak smakuje. Wygląda ładnie. Ładnie ozdobiona owocami. Loda mam o smaku, czekaj, waniliowym. No, ale mówię, jak budyń smakuje. Tak budyniowo mi smakuje. Ale tu na to najbardziej czekałam. Na kawę? Ja też, bo mnie spanie lekko zaczyna brać. Co? Lepiej pokaż mi, ile kroków przeszliśmy. Za chwilę sprawdzę, ile kroków, bo jestem też bardzo ciekawy, ale ja obstawiam, że około 10 tysięcy może nawet być. Już? No, a myślisz, że będzie mniej? A jest dopiero 11.30. No, ale byliśmy tam, gdzie trzeba, załatwiliśmy, co trzeba. Tak, widzieliśmy, co trzeba. Ale ty możesz sprawdzić na swoim telefonie, przecież mamy obcytanym. A ja mam coś takiego? No, aplikacja zdrowie. Aha, to za chwilę sprawdzę i wam powiem. Chwila przerwy, ale jeszcze przed nami długi dystans. Gdzie tam nie? No to jest dalej Dolina Trzech Stawów. Tylko drugi koniec. Ale bardzo dobrze się idzie. Tym bardziej, że wiecie, przy okazji tego załatwiamy coś. Także... No i pogoda. Dwa w jednym, a w sumie trzy w jednym. Ja już kawy nie mam. To jest dziwne, bo ja no raczej... No właśnie, to zawsze ty byłaś ostatnia.
Także smacznego. Zaraz wam powiem, ile mam kroków już. U mnie kawa się miesza. Marzena znalazła w aplikacji. Ile? 13 tysięcy. No. 19 kroków. No to ładny wynik, powiem ci. Jak na godzinę 11:37. No to co, mogę loda wszamać, nie? No a Marek taką bezwzględnie. A ile ja kalorii wiem spaliłaś? Moment. Tylko że ja mam 12... Ja nie korzystam z tej aplikacji i ja poczekaj, pokaż wszystkie dane. Dobra, słuchajcie, to zanim Marzena się odezwie, to ja wam powiem, że na moim telefonie widać 12775. Nie wiem czemu. Idziemy razem, ale Marzena ma w torbie chyba telefon, a ja mam w kieszeni. No i? No i nie wiem, może inaczej nabija te kroki. Nie mam pojęcia. Ale w granicach 13 tysięcy zrobiliśmy. No to piękny wynik. Bardzo dobry. Ej, ale to jest nawet lepszy wynik niż wakacje. No tak, bo my go jeszcze powiększymy, że tak powiem, wiecie. Jeszcze wracając do tego, popatrzcie. Chcesz, Marek, tego loda? Nie, nie chcę. Tu na dolinie trzech stawów elegancko podany widelczyk do deseru w postaci bezy. No. A wczoraj byliśmy w pijalni czekolady Wedel w Katowicach, w Galerii Katowickiej, słuchajcie. I pani podała mi taką długą łyżkę, jak jest do deseru, wiecie, do kawy mrożonej, taką długą łyżkę. Idę i się pytam, czy może mi dać widelczyk. Tak, ona mi da widelec, a nuż pan chce? Taka ironia, wiecie. No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie napisał gdzieś tam do centrali na zapytanie, na kontakt, czy zawsze podają z łyżkami, ale nie odpisali. W zasadzie z tego, co ja wiem, to torty się je widelczykami. Łyżeczkami jedzą małe dzieci, ewentualnie w przedszkolu, ale tak podają w pijalni czekolady Wedel w Katowicach. Nie, Marek, z czego to wyniknęło? Z czego? Że nie było? Ponieważ Marek swój torcik wedlu miał podany z takim musem malinowym. No i co z tego? Na ciepło. A to mogę polać go i równie dobrze. I dlatego dostałeś łyżeczkę, no bo trudno by ci było może jeść, no może taka była logika. Ale słuchajcie, aczkolwiek powiem szczerze, że jestem też... No. Logika była bardzo dziwna, bo jak się tort je łyżką, no to sorry, ale to zaczyna się go dziabdzić, a nie jeść. Taka prawda brutalna. Coś tam jest nie tak? Dobrze. Dobrze jest wszystko? Dobra, kończę dywagację. Księgowa pisała. A księgowa pisała. Biorę się za jedzenie tej desery. Ostatecznie dzisiaj zrobiliśmy niecałe 21 tysięcy kroków. Jak się czujesz, Marzenko? Świetnie. Bardzo dobrze? Krótki dystans. Przez wakacje przecież żeśmy mniej więcej tyle chodzili. Ale cały dzień. Jeszcze wyspani. A tutaj słuchajcie, dzisiaj, może tu stanę, zrobiliśmy to w ile godzin? Od 9:30 do 2:30. 10, 11, 12, 1, w 5 godzin 21 tysięcy kroków, faza jak nic. Ja już po prostu zasypiam na stojąco. Tak? Za chwilę kawę będę robił, podwójny espresso. Nie, to ja mam jeszcze więcej trochę roboty, bo przede mną obiad. Ja też, muszę iść, słuchajcie, z Georgem, który uciekł. Dzisiaj na zaszczyt idziemy, ja teraz biorę się za obiad, na szczęście pałeczki już były gotowe do piekarnika, ale muszę się posilić, miałam taką ochotę na gruszkę. Wiem, już nie mówię na spacerze, a ja ci mówię. Już tak dawno nie jadłam gruszki, nie wiem jaka to jest w sumie odmiana, ale... Klops pospolity. Gota. Dobra. A tu słuchajcie się kurczaki pieką, nie otworzę tego, o no, teraz widać. A zobaczcie na to, kupiłem takie cudo w TK Maxie. Ja gdzieś to widziałem kiedyś w telewizji, ja nie wiem, czy to Magda Gessler nie robiła. To są liście winogron zawinięte, w te liście zawinięte jest ryż jakoś przyprawiony z oliwą chyba. Dobra, jak będziemy testować, to na pewno pokażemy wam, co to jest. A już ci powiem, ryż, liście winorośli, cebula, woda, oliwa z oliwek, może być dobre. I popatrzcie na to. Kto tego? No orzeszki, wszyscy nie? Wszyscy znają orzeszki. I dzisiaj będziemy nagrywać TikToka z orzeszkami. Przepis jednoskładnikowy przepis. Ty. Jak myślicie, co może być z tego? A można, to co z tych orzeszków wyjdzie, można tego użyć do wielu... Do lodów, do kanapek, tak, do ciast. Na wiele sposobów. Deserów, także piszcie w komentarzu, co to może być, a jak nie wiecie, to wpadajcie na TikToka albo na kanał Gotujemy, tam to na 100% bliżej. Nie wiem, kiedy idzie ten vlog? Jutro? Nie. Nie? No to tam na 100% już będzie. Afera w aucie. Jeszcze przed wszystkim. Dlaczego, Marek? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, byliśmy w Ikei i teraz wam coś pokażę, Marzenka.
No, słuchajcie, wiem, że co niektórzy powiedzą, że Marek jak zwykle ma swój świat, swoje zabawki i Czepialski jest, jak to ktoś nazwał, to będzie chyba moje hasło przewodnie tego roku, gówno burza. Ale powiem tak, w obecnej sytuacji, jak IKEA tak chce zadbać o klienta rosyjskojęzycznego, no to by było wszystko zrozumiałe, gdyby działała na ich rynku. Z tego, co wszyscy wiedzą, to chyba z ich rynku się wycofała i tam jakiś to ich własna marka rosyjska to przejęła i coś tam, jakieś sklepy meblowe. Nie wiem, czy są, czy nie ma, to nie będę wiedział. Ale wycofała się IKEA z rynku. W Polsce IKEA chce bardzo opinię klienta rosyjskojęzycznego. Jak widzieliście na załączonym wcześniej obrazku, jest ładna taka stacja, gdzie może ten klient rosyjskojęzyczny wyrazić swoją opinię. No dałem to na Instagrama, jedna osoba, nieważne pan czy pani, napisała taki komentarz mi tam w wiadomości, no bo tam tylko szło ocenić na Instagramie, że traktujmy innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani. To ja tylko do tej osoby chciałem powiedzieć jedną rzecz. Niech najpierw się ta osoba zastanowi, jak będzie pisała następnym razem i jak się czują Ukraińcy, to jest pierwsza rzecz. A druga, jak się będą czuć Europejczycy z Europy Zachodniej, jak się zrobi zimno. Bo na razie jest ciepło, śmiesznie i wesoło, więc nikt się nie martwi o to, czy będzie ciepełko, czy nie, bo jest za gorąco nawet w niektórych rejonach Europy. Ale jak zima przysadzi, no to wiadomo, tak jak zresztą rosyjska telewizja chyba nie wyemitowała ten materiał, gdzie się tak ładnie cieszą, że Europa zamarza. Także słuchajcie, no sorry, powiem tak. Wiadomo, że nie można tego odnosić stricte może do Rosjan. No ale sorry, musimy do kogoś to odnieść. No przecież wiadomo, że Władimir tu nie przyjedzie na zakupy, nie? No, chyba logiczne. Więc jego i tak nikt nie będzie nie obsługiwał czy obsługiwał. No więc cierpi całość. Cały lud. I nie wiem, ja osobiście nie jestem tutaj, żeby mile byli widziani ci ludzie. Nie chcę żyją w swoim kraju, szczęśliwi swoim przywódcom, ale po co IKEA po prostu robi taki cyrk, a jeszcze na końcu umieściła flagę ukraińską, czyli język ukraiński. No do mnie to jest żenujące i IKEA niezłe lody tu kręci, bo chce chyba tak, żeby nie stracić klienta, a wiecie, było fajnie i wesoło. Aż mi się telefon wyłączył z wrażenia. Co, Marzenko? Może potem się odniesiesz do tego. Bo ja tak, no, słuchajcie, ja wam to nagrałem na świeżo, jak jeszcze emocje mną szarpią, że tak powiem. Nie no, ja się zgadzam, nie no. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, znaczy... Nie, dla mnie, słuchajcie, dzisiaj to już nie jest dla mnie skomplikowana sytuacja. Bo oni mają w D Ukrainę i praktycznie cały świat zachodni. Chcą sobie pogrywać wszystkimi, więc nie można ich traktować na równi. No sorry, no życie, ludzie. No życie, nie? Więc jakby IKEA tak mogła trochę, puknął się ktoś tam na górze w głowę i... No i tyle, no. Usunąć to i dziękuję. No ja to mam do tego stosunek taki, że no, też mnie to bulwersuje. Europa jest szantażowana ze strony... Rosyjskiej, tak. Energetycznie. Właśnie. Nie tylko. Przede wszystkim, ale no tak. No przede wszystkim tutaj chodzi o ten gaz. No ale też lubią sobie postraszyć tam i atomikiem, i nieatomikiem. Nie, sami są osobami, które złamały wszelkie zasady. Po prostu zasady i przekroczyły wszelkie granice, to jeszcze po prostu zaczynają właśnie w taki sposób oddziaływać, że szantażują, manipulują. A im się przyzwala na to. A ja powiem wprost, a idioci z zachodu po prostu jeszcze wchodzą im w D. Taka prawda brutalna. Nie wiem, napiszcie, co wy o tym sądzicie. Może tylko ja jestem taki, wiecie, szurnięty, ktoś powie, że jestem anty. No ale nie no, żyjemy ponad pół roku w tym cyrku. No ale tu nie można być pro, wiecie, pro wojny. Ale są, no nie, ale są ludzie widać pro, skoro ktoś daje i chce ich opinii, słuchajcie. No nie no, ja bym z taką, taka opinia dla mnie jest gówno burza, no niestety. Zero by wniosła. Więc jak jeszcze słuchajcie, no nie wiem, czy to było celowe działanie, czy nie, ale dać jeszcze za rosyjską flagą ukraińską, no to już się tak gryzie. No tą hierarchię tak, nie? Widać, że ktoś, kto odpowiada za to, nie do końca przemyślał w ogóle, co robi. No, no może miał w tym jakiś cel, także... Ale co, jednoosobowo? Dla mnie to jest naganne i dla mnie to jest bulwersujące, tym bardziej, że sprawa nabiera bardzo takiego dziwnego już teraz obrazu. Nie wiem, czy ktoś widział ten filmik propagandowy właśnie
rosyjski. To ma wszędzie pokazywali. To Europa już wkrótce będzie... Skuta lodem. Tak, skuta lodem, zamarznięta, bo będzie zimno w domach. Ale słuchajcie, jest dobra wiadomość. Zawsze możecie przyjechać do IKEA i tam się ogrzać. A jak IKEA wyłączą prąd, no to wtedy będzie płacz. IKEA nie robi, nie ma hajsu. I co teraz? To może wtedy jeszcze zrobią kasy rosyjskojęzyczne, bo to fakt, kasy są polskojęzyczne i angielskojęzyczne. Ale jeszcze nikt nie wpadł w IKEA na pomysł, żeby zrobić rosyjskojęzyczne kasy. No i dywany dla nich, żeby ich przychodzili na zakupy. Nie no. No debilizm jakich mało. No debilizm jaki mało. I to taka marka, która... jeszcze wyszła z ich rynku, a tu takie przekręty robi. Nie, dobra. Nie ma co, bo mi już ciśnienie skoczyło maksymalnie. A wy słuchajcie, napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz stosunek do tego. Czy to popieracie, czy nie popieracie, czy jest to wam obojętne, bo tacy też mogą być. No, ale jestem ciekawy, no. No i zobaczcie, pojawiła się u nas jesienna dekoracja. Grząs. No i taka ozdobna dynia. Czy coś z niej zrobimy, to zobaczymy, bo ja wam powiem szczerze, u nas w domu trochę z dynią to kiepsko. Niektórzy mówią, że przeniesienie do domu wrzosu to napecha, ale ja tam akurat w to nie wierzę. Ładnie się prezentuje. Dorwałam go w IKEA i oczywiście był przesuszony zupełnie. Przelałam go wodą kilkakrotnie, on sobie tak napił w cudzysłowie. No i teraz postawiłam go tutaj. Zobaczymy, jak sobie da radę. Może tu, o zobaczcie, no tu na razie nie ma miejsca. Bo pan montuje. Montaż montuje, a tu a propos przeleciały mi woreczki, powiem wam, że w Action kupiłam takie woreczki, już kiedyś je kupiłam i sprawdziły mi się super. One są, jeżeli chodzi o pojemność, to malutkie, 0,2 i 0,8 litra, ale takie woreczki teraz nam się przydadzą, ponieważ ostatnio Michasia, czekajcie, o, ona ma taką fazę, że bierze do szkoły, do śniadaniówki orzeszki. No i wykorzystywałam i po prostu takie większe te strunowe woreczki z IKEA. Postanowiłam kupić takie mniejsze. Czekajcie. A te nie pamiętam. Aha, te są większe. No tak. Nawet. Aha, bo to jest litrowa pojemność. Dobra. Ale też nie są za duże, więc te też są fajne. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie, o nawet tu macie przykład, marcheweczkę sobie wrzucić jakąś, czy obrany nawet jakiś tam owoc. A tak jak mówię, na orzeszki, taka przegryzka, super sprawa. A propos orzeszków, moment. Już, czekajcie, coś wam pokażę. To jest chyba w lodówce, o ile jeszcze jest. Tak, gdzieś tam. Zaraz wam wydobędę. Jest. Wygląda, o, jaki cypelek. Czekajcie. A propos orzechów, to jest... nasze swojskie masło orzechowe. Powiem wam, że składniki w liczbie 1, orzeszki arachidowe i po prostu super masełko. Ja wam powiem, że wystarczy tylko zblendować. Nawet wam pokażę, jaka jest konsystencja tych orzeszków, tego masełka. Zobaczcie, mięciutkie. Nie, można sobie śmiało na kanapkę czy na jakiś wafelek ryżowy posmarować. Pycha. Jak chcecie konkretny przepis, dokładny przepis, to odsyłam was do TikToka. Pycha. Naprawdę super masa. Lekko słonawa. I polecam przepis. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, przepraszam. I nie jest uczulony, bo wiadomo, że orzechy mają alergeny. Dobra, i wracając jeszcze do jednej rzeczy, powiem wam, że od wielu, wielu lat borykam się z pewnym problemem skórnym. Może czasami go widać bardziej, czasami mniej na mojej twarzy. Chyba tutaj gdzieś teraz będą kaszaki, czyli takie twarde białe kulki ukryte pod skórką. Ja mam z tym duży problem, to znaczy duży problem. On się nasila, troszeczkę potem łagodzi się i tak dalej. Nie stosuję na to żadnych rzeczy. I ostatnio dostałam cynk o maści. O, cynk! Dostałam cynk o maści cynkowej. I też taką zakupiłam w aptece.
No i przy okazji zakupu, wiecie, ja tak zapytałam panią farmaceutkę, czy ona się sprawdzi właśnie na takie problemy, jakie ja mam, czyli na kaszaki. No i pani farmaceutka stwierdziła, że nie. Że po prostu to trzeba igiełką i wiecie. Czasami mam tak z kaszakami, że po prostu zrobi mi się taki stan zapalny, on lekko czerwienieje i rzeczywiście ja go tak, wiecie, troszeczkę zdrapuję i wychodzi ta biała kuleczka. Ale tutaj znowu mam problem, że czy po prostu, wiecie, jakoś tak nie, no, zasypię sobie resztę twarzy. Zatem pani stwierdziła, że maść cynkowa na kaszaki, ona jest dobra na trądzik, na właśnie takie zmiany skórne tego typu, natomiast na kaszaki nie. A ze względu na to, że to jest biała maść, no to wiadomo, że stosuje się ją na noc. Szczerze mówiąc, ja nigdy jej nie miałam, kupiłam, no bo wiecie, my mamy tutaj nastolatkę, która też ma takie problemy, taka rzecz się przyda w domu, a wypróbuję pomimo wszystko, po kąpieli wieczorem sobie gdzieś tam porobię kropki białe i może akurat to coś pomoże, a jak nie, to trzeba będzie sobie inaczej poradzić. Myślę, że znalazłaby burzę. Możecie słyszeć jakiś szum. Także myślę, że jakaś kosmetyczka dałaby radę z tym. Ale ja jakoś na razie mam obawy. Dobra, no to chyba tyle z mojej teraz tu wstaweczki. Chowam masło orzechowe, pyszne, bardzo sycące, zdrowe. Aha, mówiłam o tym, że jakby co, to przepis znajdziecie na TikToku. I jeżeli macie... Na shortach też. A jeżeli macie jakieś doświadczenia ze wspomnianą maścią cynkową, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach albo macie sposoby na kaszaki. No to na razie. Popatrzcie, co tu się dzieje. Wow, ale słuchajcie, jeszcze dzisiaj była żyleta. Nie było. Brat. Patrzcie, jakie kule. A tego nie widać tak. O, takie kuleczki lecą. No jest taka nawałnica, nie? Szybko poskładaliśmy. Ale nam się fajnie stoi, bo na balkonie, nie? Ale jakby, ale ja nie, jakby tak na zewnątrz, to... Nie, tylko czekać. Ale już nie była akcja, nie? Tylko w Gorzowie. No, jakaś nawałnica przeszła, także... Ja mogę coś takiego przeżywać, ale w domu. A jakbym była po prostu na ulicy teraz, no, to... A 300 wy pamiętasz Marzenko? Mincheczka? Marzena właśnie przynosi rekwizyty. Nie no, muszę przynieść, bo Marek wyniósł mi, wiecie, moje ciasta. Bo nagrywaliśmy TikToka, ale powiem wam, pozwolę sobie, poczekaj, naprawdę. Muszę cię tu ująć. Aż cię Marzena zachęcia. Tu chodzi nie o chleb, ale tym razem o masło. Popatrzcie. Swojskie domowe masło ze śmietany. A tu jest, słuchajcie, maślanka, jakby kamera nam nie mogła teraz. Proszę bardzo. I wszyscy kojarzą maślankę ze sklepu, że wiecie, ona jest taka kwaśna, ona jest gęsta, taki kicior. I co jeszcze? No i tyle, nie? A to jest, słuchajcie, taka kwaskowa lekko właśnie fermentu. A to, słuchajcie, to jest, to ma tyle wspólnego z maślanką. Co nic, z mlekiem mnie się bardziej kojarzy. No właśnie. Jak ja, słuchajcie, jeździłem jeszcze jako dziecko na wieś, to tam masło się też robiło, nie co prawda blenderem, ale mieli taki specjalny do masła, jak nie wiem, jak się nazywało. Ale to taki drewniany był. I słuchajcie, i tak wygląda prawdziwa maślanka. Ona jest w ogóle jak mleko lekko smakuje. I to jest... No jak mleczko. W ogóle ten zapach. Ona jest taka maślana w sobie. Ja nie wiem, czemu się nazywa to w sklepie maślanka, ale tak wiecie, lepiej brzmi chyba. Dobra, nieważne. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, ale zawsze sobie można zrobić śmietanę. No najlepiej, jak się ma śmietanę... Nie, śmietanę nie, ale można ale zrobić... Nie. Można sobie zrobić masło. Masło ze śmietany. Ale śmietanę też można zrobić. Słuchajcie, jak ktoś ma na wsi rodzinę, mają krowy, to też sobie no można tak zebrać śmietany z takiego mleka, do takiej buteleczki potem przywieźć. Tylko wiecie, jaki to ma mankament, że to wszystko dosyć krótko... krótki termin, tak, nie? Stoi, że tak powiem, w lodówce. Także myśmy ci zrobili masło, jest rewelacyjne, maślanka jeszcze lepsza. Marzena oczywiście mi nie wierzyła i mi stu wyleci. Tak się prezentuje swojskie masło, kolor,
konsystencja rewelacyjna, smak jeszcze lepszy. My tu mamy, wiecie, na grubo, na bogato. Tu jeszcze trzeba to trochę przez sitko, wiesz, chyba. Tak, musimy jeszcze odcedzić troszeczkę. No bo to tak na szybko, wiecie, robione, ale... No i trzeba je zjeść w pierwszej kolejności. I to jest, słuchajcie, z niecałego pół litra śmietany. Tyle wyszło masło. Plus to, co na kanapkę. Jeżeli chodzi o przepis, to musi być minimum śmietana 30, może być 36, ale to musi być... No. Jak ktoś ma. No, jeżeli chodzi o sklep, to musi być ta tłusta śmietana. No i słodka. Słodka, tak. Natomiast jeżeli, no ale myślę, że w dzisiejszych czasach trudniej nam o takie, wiecie, takie towary, że tak powiem, cenne. Z pierwszej ręki mleko tłuste, z którego wydziela się śmietanę, no bo i tak dalej, proces. A można to zrobić naprawdę łatwo przy pomocy blendera. Także, ale no... Ale ja myślę, że i tak to masło jest lepsze niż masło z kostki po prostu. Tak? No, inny smak. No ale cenowo to też no. No, to już słuchajcie tak jest, że wszystko co dobre, wszystko co zdrowe, do tanich nie należy w dzisiejszym świecie. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to wtedy wołowina to było najtańsze mięso. Kurczaki to był kosmos, drób. Wieprzowina to był kosmos, a wołowe to było najtańsze mięso. Dzisiaj idźcie sobie do sklepu mięsnego, kupcie wołowe. To jest mięso najdroższe. No po prostu wszystko się na tym świecie teraz zmieniło, nie? Tak to niestety już jest. O, wracając jeszcze do cen. Jak sami upieczecie ciasto i chcecie z dobrych składników, to ono też wyjdzie drogo, bo składniki są drogie. A jak pójdziecie na przykład do jakiegoś pierwszego, lepszego dyskontu, kupicie takiego gotowca, no to wyjdzie tanio. No bo tam jest, wiecie, mniej produktów naturalnych, znaczy naturalnych. Mniej produktów, a więcej chemii, no. Tak się to dzisiaj robi. No właśnie, a propos jedzenia, my znowu z jedzeniem. Trochę mi zostało trochę. Kupiłam ostatnio za dużo borówki amerykańskiej. Stwierdziłam, no nie wywalę. Ale to też ci powiem. Ja, słuchajcie, mam taką potrzebę zjeść, kupić sobie jagody. Ja nigdzie w sklepie nie umiem znaleźć jagód. Trzeba było gdzieś podjechać pod las. Jagoda to jest zupełnie inny smak. Teraz po prostu jesteśmy zawaleni też borówką amerykańską. Jagód, ni hu hu. Pojedziemy do lasu, nazbieramy, bo to już będzie sezon. I właśnie ja wam powiem, tak wynalazłam. Ja zrobiłam sobie takie ciasto, wyszukałam przepis w Thermomixie. Bardzo proste, na bazie jogurtu. I właśnie ta borówka amerykańska, to jest, wiecie, ale taka babka, w keksówce wypieczona i fajnie. Pachnie też zarąbiście, ale to masło mnie dzisiaj jednak bardziej kusi. A mnie ci będzie maślanka. Tak? Także... Tylko to trzeba szybko zjeść, nie? Także zobaczcie kolejne przepisy na naszym kanale. Polecamy wam serdecznie, to masełko jest pycha. No a my będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy wam za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym vlogu. To na razie. Pa! Żegnamy się masłem, chlebem. Ciastem, ojej, na bogato!